Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. W hali Regionalnego Centrum Sportowego odbył się pierwszy historyczny turniej koszykówki młodzieżowej. Gospodarze SMK Lubin zakończyli zmagania na najniższym stopniu podium. Młodzi Lubinianie w meczu półfinałowym musieli uznać wyższość Sparty Legnica. W spotkaniu o trzecie miejsce SMK po zaciętym boju pokonało Gwardię Trzebnica i cieszyło się z trzeciego miejsca w turnieju. Tak, zawsze jak wynik jest na styku, są większe emocje. Szkoda, że tego pierwszego meczu nie udało się wygrać, bo też zabrakło 2 punktów, tak jak powiedziałeś. Natomiast ten drugi mecz, 2 punkty do przodu i już w drugą stronę zadziałało. Bilans na zero, tak naprawdę, można by powiedzieć. Fajnie się ogląda chłopaków, rozwijają się. Ja ich obserwuję już od wielu lat. Bo jeszcze zanim nawet grali w mini koszykówce, to niektórych z nich gdzieś tam znałem. I miło się patrzy po prostu na to, że idą do góry i do przodu. Organizatorem pierwszego turnieju koszykówki młodzieżowej było Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki przy wielkim wsparciu samych rodziców, którzy zawsze są najwierniejszymi kibicami swoich pociech. Wierzymy w nasze smyki, wierzymy w nasze młode lwy, także dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Jesteśmy zawsze z nimi. Patronat nad turniejem objął radny miejski Tomasz Górzyński, który ufundował puchary dla drużyn i statuetki dla najlepszych zawodników w swoich drużynach. To jest kolejna inicjatywa. Koszykówka w naszym mieście nie jest może taką główną dyscypliną najbardziej znaną. Mamy drużyny z innych dyscyplin w pierwszych ligach, ale mam nadzieję, że między innymi dzięki takim turniejom i takim inicjatywom ta koszykówka stanie się bardziej popularna i zaczniemy mieć też drużynę koszykówki w trzeciej, w drugiej, może w pierwszej, czy nawet w najwyższej lidze rozgrywek. Zawsze wspieram i zawsze szczególnie młodych ludzi. Tak, tutaj widać pełno pasji, które w tych dzieciach jest. Pierwsze miejsce podczas turnieju zajęła drużyna Rawi Rawicz, która w wielkim finale pokonała Spartę Legnica. Tenisistki stołowe Zagłębia Lubin awansowały do pierwszej ligi. Podopieczne Sławomira Słowińskiego w drugim meczu barażowym z Tarnowskimi Górami również okazały się bezkonkurencyjne i zwyciężyły 8-2. W Lubinie zostało rozegranych 10 spotkań. Po zwycięstwie Ady Jończyk miedziowe mogły już być pewne promocji do wyższej klasy rozgrywkowej. Dokładnie, tak. Teraz już mamy taki spokój. Bardzo się cieszymy, że udało nam się właśnie zrealizować te zamierzone cele. To był dla nas priorytet w tym sezonie i jesteśmy, myślę, że dumne z siebie, jak i z zespołu. Miedziowe występowały w składzie Agnieszka Maluszczak, Renata Gumala, Ada Jończyk, Ewelina Matwiszyn oraz Justyna Miklusz. Musimy ochłonąć po dzisiejszym dniu i już powoli przygotowywać się do nowego sezonu, dlatego będziemy myśleć o składzie na przyszły sezon. Zobaczymy też, jakie drużyny będą grały i co musimy zrobić, żeby zaistnieć w tej lidze. Niemniej tym zespołem jesteśmy w stanie powalczyć naprawdę na wysokim poziomie. W pierwszym meczu barażowym pokonały Tarnowskie Góry 8-2. Również na własnym terenie pokonały rywalki takim samym rezultatem. Piłkarki nożne rozegrały 23. serię spotkań w grupie Dolnośląskiej trzeciej ligi. Ziemia Lubińska Czerniec pokonała sąsiada w tabeli Polonię Świdnica 2-1. W meczu trzeciej z czwartą drużyną rozgrywek lepsze okazały się zawodniczki wyżej notowanej drużyny z Lubina. Bramki dla drużyny gospodyń zdobyły Paulina Dul i Anna Polewczyk. Okazałyśmy dzisiaj fajne spotkanie. W sumie zrealizowałyśmy nasze cele. Jest wynik, są 3 punkty. Myślę, że na wyjeździe w pozostałych spotkaniach też uda nam się podtrzymać to i zakończyć sezon na wysokim miejscu. Dzięki wygranej 2-1 Ziemia Lubińska Czerniec zachowała szansę na zajęcie drugiego miejsca w tabeli na koniec sezonu. Możemy, jeśli będziemy celować w słupki i poprzeczki, to powinno się udać, ale wiadomo, czasami tak wychodzi. W najbliższej serii spotkań lubinianki będą pauzować. W 24. kolejce trzeciej ligi grupy dolnośląskiej Ziemia Lubińska Czerniec zmierzy się na wyjeździe z klubem sportowym Oława. To był sport. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.